Jest, troszkę ją ubrałem ostatnio. Planuję się udać do tego Iverstead i potem do wysokiego Hrodgaru. Heartfire to jest ten dodatek, który co, chatkę daje, czy co? Na kiego grzyba mi chatka? Tutaj skończyłem na YouTube'a odcinek. I sobie idę dalej. Smoka jakiegoś słyszałem, ale to... Jestem w nastroju, żeby walczyć ze smokiem teraz, kurczę. Poza tym poziom trudności jest tak wysoki teraz, że ja pierdziu. Masakra po prostu. Przesadziłem z tym ekspertem, no ale dobra. Chyba tędy by trzeba iść. Ale z drugiej strony tu gdzieś jakieś ruiny są. Dobra, sobie odwiedzimy ruiny w takim razie. Ja cały czas patrzę na czata, zwłaszcza jak ktoś napisze patrzę na czat. Słyszę smoka, ale nie chcę się bić ze smokiem. Mamy jakiś ten. Mamy jakieś ruiny do zwiedzenia. Czy ja słyszałem o The Elder Scrolls Online? Mój Boże! Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Weźmiemy sobie kwiatek. Oset, w sensie. Lidia! Lidia, idziemy teraz... zaszaleć! W podziemiach. Okej? Okay? Widzę, że jest gotowa. Nakin! Przestraszyłem się. W pobliżu jest nekromanta. Więc uważaj na siebie. Możesz mi pomóc? Jest w grobowcu i robi bogowie wiedzą co ze szczątkami moich przodków. Val Svera. Moja rodzina nigdy... Wszedł tam, żeby zbezcześcić bez obrazy. Moja ciotka weszła za nim, ale jeszcze nie wyszła. A ja samemu boję się tam... Nie jestem z tego dumny. Ojciec zamknął mnie tu. Dobra, możesz dobra. Jest w... Świetnie. Otworzę drzwi i spotkamy się w środku. Potem poprowadzisz nas dalej. No, proszę, jakiś quest niezły. Mączka kostna. Sól. Co my tu jeszcze mamy? Sól i sól. Jakaś ciekawa księga? W żadnym wypadku. Czy rozwinąłem trochę swoje umiejętności? O, właśnie, mam poziom. Kondycja. Mam jeden punkt do rozwinięcia. Jakby coś było za głośno, to dawajcie znać. Mógłbym zainwestować w łucznictwo jeszcze troszkę bardziej. Albo lekki pancerz. Skradanie, może skradanie. Cios w plecy. O tak. Będę mógł szaleć ze sztyletem. I bardzo, bardzo dobrze. Uuu.
trójkę idziemy, także będzie niezła jazda. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Draugr. Cholera, znowu mam pełno jakiegoś towaru. Ja cię kręcę. Gdzie ja tego nakradłem tyle? A chwaliłem wam się? Mam... pancerz tego. Wampira. No, mniejsza z tym. Headshot. Znaczy... Kurde, to mi nie wygląda tu na... Zobaczmy. Teraz pułapka. Genialnie poradziłem sobie. Ale... Zrobiłem też sobie trochę stalowych strzał, także mam niezły zapas. Złoto. Tak, czasem czytam czata, ale teraz jest przygoda, rany boskie. Pospolity, weźmy ten klejnot duszy. Jabłka. Napiernicze, idę, wejdziemy tam przez te drzwi. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. O cholera. Ja nie będę urny przeszukiwać. Albo dobra. W końcu to jakiś... Słuchaj się, gościu! Go away! Matko jedyna, głuchyś? Co ci się tam tak świeci, kolego, co? A nie, co tu się tak błyska? Co on tam trzyma? Że mu się tak błyska? A nie, to chyba świeczka była. O, ten tutaj to jest... Niespokojny. Złoto, ametyst. Okej. Okay. Beczka miodu. Niespecjalnie mnie interesuje. Złoto. To wino jest dosyć cenne, ale dobra. Nikogo tu nie ma! Okej. Okay. Strzały norskie, dobra rzecz. Łuk sobie zostawię, bo ciężkie to cholerstwo. Ou! Chrońcie mnie! Załatwiony. Otwórzmy sobie ten zamek. Ajajaj, jeszcze kawałeczek. No, come on. Shit. Aha! Złoto. Hej, to własność mojej rodziny. Dobrze, weź co chcesz. Tylko pomóż mi pozbyć się walsa. No dobra, stary, nie wiedziałem, że tak... Takie jest to dla ciebie ważne, to już nie będę kradł tu. Oj, to chyba twoja ciotka, stary. Ja obawiam się, że ona już... Nie! Ciociu Agno. Natalosa.
Dlaczego z nią nie poszedłem? Bo byś gryzł ziemię tak jak dzisiaj. Zresztą przyjrzyj się, ona już swoje lata miała. Tylko bogowie wiedzą, jak on bezcześci ciała moich przodków. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś nekrofil, naprawdę. Że głębiej znajduje się tajna komnata, w której chowano pohańbionych członków rodziny. Może tak dostaniemy się do głównej komory. Pohańbionych? Okej. Okej. Tu rozumiem, nie przejdziemy przez te drzwi, tak? Zaryglowane z drugiej strony. Sprawdźmy jeszcze tu te okolice, czy coś ciekawego jest. Tu nic. A może coś na tej półce? O! Morskie strzały. Norski łuk. Nie przyglądaj mi się tak z bliska, rany boskie. Zobaczę, co ta Agna jeszcze miała przy sobie. Buty. Nic specjalnego. Nic specjalnego. No to w dół. Przy okazji grzybki. Słyszycie ten oddech? Ametyst i złoto. No i będziemy bogaci po wyjściu stąd. I grzybki są. Dobra, już nie będę ich ograbiał. Tylko tego sprawdzę. O, stalowa strzała. Tu coś... O, jest skrzynia! Widzialność na tronach. Ej, Lidia, coś ci zrobimy lepszą lepszy pancerz niedługo. Nic się nie bój. Spokojnie, powoli. Uch, prosto w czachę. Wow, wow, wow! Tak jest. Skubańcy zadają dużo więcej obrażeń niż ja. Nie mogę do tej walki włączyć nawet. Sama robić. Bez tych pomocników tam sobie tutaj nie poradził. Byli tutaj i mi pomogli. Złoto. Spokojnie. Uwaga na pułapki. Tylko sprawdzam, czy ladnik ciężko... ciężko to będzie otworzyć. Jest. Widziałaś, Lidia? Jaki otworzyłem kufer? Widzę zachwyt w twoich oczach, ale o tym pogadamy kiedy indziej. Uwaga na pułapkę. Lidia, uważaj, ty jesteś strasznie niezdarna czasami.
Możesz w mordę, Jerza. Lidia, czy ty... No i cała się dymi teraz. Ach. Z tymi pomagierami. Załatwiony. No to zobaczymy, co tam dalej ciekawego. Wow, 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 wow! Myślał, że mi skoczy na łeb, ale nie. Dałem sobie radę. Trzy strzały niestety poszły w diabły. Co za niepokojące miejsce. Wszystko się sypie w tym twoim grobowcu, Hopino. Uwaga na pułapki. Shit. Ach, pięknie, prosto w czaszkę. O, wow, wow, wow! Aj, au! God damn it. Oj, niedobrze. Lidia, mi się nie poddawaj! Jest. Cholera. Kto mnie namówił na ten poziom trudności? Ach, już wiem. Lidia, wszystko dobrze z tobą, dziewczyno? Cholera. Dali nam popalić tutaj. Złoto. Tu tego nieźle załatwiłem. Gdzieś tu jeszcze strzała powinna być jedna. Mniejsza z tym. Okej. Tu czysto. Co my tu mamy? Wilk? Sowa? Jakiś smok czy... Chyba miejsce, o którym wspomniała Agnia. Powiedziała, że niedźwiedź wskaże drogę. Niedźwiedź, jesteś pewny? Bo jak mi się coś stary zwali na łeb, to nie będziemy. No nie będę grzeczny. Jest! Przejście prowadzi przez sarkofag. Nie podoba mi się to. Ale lepiej chodźmy dalej. Zobaczmy, jak stoimy z miksturkami. Pomniejsze uzdrowienie, okej.
Trochę tego jest. Cholerny wasz. O. Shit. Fus! Stalowa strzała, złoto. Tu są jakieś drzwi? Chyba powinienem sobie poradzić. Oh, shit! Skarby! Złoto, klejnot do duszy. Zaraz się przedźwigam. To najwyżej Lidii coś damy. Holender, te odgłosy. Wydaje mi się, że ten podoba mi się to. Komory grzebalnej, gdzie ukrywa się Vals. Wejdźmy tam i skończmy z tym. Coś ci nie ufam, kolego. Ty tak wyglądasz podejrzanie. Lidia, ty miej na niego oko, okej? Okay? Pokiwaj głową. No, nieważne. Nie widzę żadnego nekromanty. Tam jest. Zniknął! Jeszcze nas nie zobaczył. Draugr idzie do nas. Spokojnie. Spokojnie. Ah! You mother hubber. Gotcha. Koniec! Tylko tyle potrafisz? Zabiję cię, jeśli będę musiała! Shit. Brawo, Lidia, piękny cios. Ten poziom trudności. Ja żeż pierdziu. Dobra. Wydaje mi się, że te drzwi prowadzą do głównej komory grzebalnej, gdzie nie ukrywa się Vals. Podoba mi się to. Wejdźmy tam i skończmy z tym. Dostał heada. Dobra. Spokojnie. Na razie się chowamy. Spróbujemy ich... Tak jest. Strącić jak najwięcej ich tutaj. Dobrze. Ach,
pięknie kładę ich pokotem. Ktoś się zbliża, ale nie wie gdzie iść. Ja tu jestem. Tak jest. Przemieszczaj się. Oh shit! To jest niespokojny z... Ach! Tak jest, bierzcie go. Doskonała robota. Jeszcze ktoś tam wychodzi. Pozostańmy tu na dole. Jest i mak. Ach, kurde, ale chybiłem haniebnie. Gdzie on się schował? Tarczę odpalił. Pięknie. Kurde, on ożywia zwłoki. Pięknie. Bierzcie go, bierzcie go, bierzcie go! Za wami! No wreszcie się zorientował. Następni wychodzą. Shit. Cholera, tam jest jakiś jeden wielki. Dragonborn. Pierdziu. Nie widzą mnie. Jest. Gdzie jestem za fajny? Łossa nowa bitwa. Shit. Doskonale. Dzięki za pomoc w sprawie Vax. Proszę, weź możesz. I zostaw mnie. Chcę się zająć ciotką Agną i innymi członkami rodziny. Oj, nie używam magii o tak dla zabawy. Nie zamierzam się tym. Parać w nieskończoność. Na razie u mnie kiepsko ze skradaniem i ze wszystkim. Zobaczmy, co ja tu znalazłem. Jakiś orkowy sztylet, z tego co widzę. Siedem. Dobra. Teraz będzie ciekawiej. Jakieś skarby zostały tutaj. Stalowa strzała. Granat. Jesteście pewni, że tak jest ciekawiej na tym poziomie trudności? No. Okej. Na niższym poziomie trudności byłoby zabawniej, szybciej, ale jak chcecie. Jak chcecie.
Masz tu jakieś wyjście z tej, Jakiś smok krąży nad tym. Musi być tu jakieś przejście chyba. Właśnie. Torba aptekarza. Ludzkie serce. Nie, dziękuję. Uj, trolla sobie weźmiemy. Patrzcie, jakie skarby. Cesarski hełm. Złoty naszyjnik. Niestety tego to już nie udźwignę. Okej. Księga czarów. Zobaczmy, co mamy w tych księgach. Lidia, ty mnie tu nie zostawiaj! Spadamy z tego przebrzydłego miejsca. Diament ominąłem, mówicie? Sprawdźmy. Aż się świeci! 800! Widziałaś, Lidia? Prawie bym przegapił, czemu nic nie mówisz? No właśnie. Awans. Zdrowie. Co my tu mamy? Czy w kowalstwie się mogę trochę podszkolić? Nie. A może alchemia? O, proszę. Lekarz. Ciekaw jestem, w jaki sposób to wpływa na funkcjonujący już. Muszę zrobić więcej miksturek, ale brakuje mi odpowiednich składników. Nie, nie biorę serca. To jest wbrew moim przekonaniom.